Serdecznie Państwa witam na kolejnym odcinku dotyczącym spotkań Pana Jezusa z ludźmi, spotkań ludzi z Panem Jezusem, bo jest to najważniejsza rzecz, jeśli chodzi o człowieka, aby osobiście spotkał się z Panem Jezusem Chrystusem i poznał Go jako swojego Zbawiciela jeszcze tu za życia. Bo jeśli skończy się Twoje życie i nie spotkasz Pana Jezusa jako Twojego Zbawiciela, to po śmierci spotkasz Pana Jezusa jako Twojego potępiającego sędziego. Więc tutaj czym prędzej poznaj Pana Jezusa jako Twojego Zbawiciela od grzechów. I dzisiaj tematem jest spotkanie człowieka z uschłą ręką. Spotkanie to miało miejsce w sabat i to spotkanie było oczywiście z Panem Jezusem Chrystusem. Miejsce, gdzie mamy opis tego spotkania, to jest Ewangelia Łukasza, rozdział 6, wersety od 6 do 11. I jeden fragment. I stało się w inny sabat, że wszedł do synagogi i nauczał. A był tam człowiek z uschłą prawą ręką. I podpatrywali go uczeni w piśmie i faryzeusze. Czy uzdrawia w sabat, aby znaleźć podstawę do oskarżenia go? Czyli widzimy sytuację, gdzie ci ludzie, którzy byli obok, mieli zatwardziałe serca. Uschła ręka mówi obrazowo o niezdolności człowieka do czynienia dobra. Pismo Święte, Biblia, wyjaśnia w Rzymian, 3 rozdział, 12 werset. Nie masz, kto by czynił dobrze. Nie masz ani jednego. Uzdrowienie mężczyzny z uschłą ręką było w synagodze. Z tego względu historia ta otrzymuje również religijne tło. Wrogowie Pana Jezusa Chrystusa szukali sposobności, aby go oskarżyć i jednocześnie mieli świadomość, że Pan Jezus Chrystus nie przejdzie obojętnie obok żadnego niepełnosprawnego czy chorego człowieka, nie uzdrowiwszy go. Więc tutaj widzimy jednoznacznie zastawioną na Pana Jezusa, no można powiedzieć, pułapkę. Tę wiedzę oraz swoje własne zrozumienie przykazania sabatu wykorzystali jako okazję, aby kusić i wypróbować Pana Jezusa Chrystusa. Po ludzku może wydawać się to bardzo sprytne, bardzo mądre, ale tak naprawdę było to zachowanie dogłębnie głupie, dogłębnie złe i zepsute. Sposób, w jaki wykorzystali przykazanie sabatu, aby działać przeciwko Panu Jezusowi Chrystusowi, pokazuje nam, jak można zniekształcić Boże zarządzenia, wykorzystując je przeciwko temu, który sam je ustanowił. Wzrok Pana Jezusa Chrystusa, był z jednej strony przepełniony świętym gniewem, skierowanym przeciwko całkowicie fałszywemu obchodzeniu się z jego przykazaniami, z drugiej zaś przepełniony głębokim smutkiem z powodu braku dążenia do pokuty. Tak bardzo umiłowanego przez niego narodu izraelskiego. Pan Jezus Chrystus postawił tego człowieka z uschłą ręką na środku i uzdrowił go na widoku, na oczach wszystkich ludzi, którzy tam to widzieli, w sabat. Było to w sabat, w dzień odpocznienia, w sabat. W tym dniu, właśnie w tym dniu wolnym od pracy. Tym samym symbolicznie zerwał więź pomiędzy Bogiem a Jego ludem, gdyż sabat jest właśnie zewnętrznym znakiem tego związku, o czym czytamy między innymi w 3 Mojżeszowej, 23 rozdział, 3 werset. 3 Mojżeszowa, 23:3. Ten przełom był Bożą odpowiedzią na odrzucenie Pana Jezusa Chrystusa przez Jego lud.
Zbawiciel, Pan Jezus Chrystus, będąc otoczony przez wrogo usposobionych religijnych fanatyków, nie zapomniał o nieszczęściu tego cieleśnie ułomnego człowieka. Serce Pana Jezusa Chrystusa, Jego serce przepełnione było współczuciem. Pan Jezus Chrystus uzdrowił rękę tego człowieka i wypełnił swoje zadanie. Czyż On nie przyszedł właśnie na tę ziemię, aby objawić łaskę Bożą? Uzdrowienie to spowodowało śmiertelną nienawiść ówczesnych stronnictw religijnych. Herodianie, faryzeusze, saduceusze. Faryzeusze i Herodianie spiskowali między sobą, jakby Pana Jezusa Chrystusa zamordować, o czym czytamy w Marka 3, rozdział 6, werset. Religia i kultura połączyły się ze sobą, aby zgładzić, zamordować z powierzchni ziemi człowieka łaski. W nadpisie nad krzyżem Pana Jezusa Chrystusa zapisanym aż w trzech językach. Te dwa elementy zostały jeszcze uzupełnione o świat polityki. I mamy to widoczne w Łukasza, rozdział 23, werset 38. Dziękuję Państwu za uwagę. To był odcinek dotyczący spotkania Pana Jezusa Chrystusa z człowiekiem, który całkowicie miał uschłą rękę. Następnym razem chciałbym, żebyśmy zajęli się sprawą setnika i jego sługi, którzy na spotkaniu Pana Jezusa bardzo wiele skorzystali. I Ty także skorzystać możesz ze spotkania z Panem Jezusem Chrystusem, przede wszystkim życie wieczne, więc pojednaj się z Bogiem, uwierzywszy w Pana Jezusa Chrystusa, w Twoim sercu zawołaj do Boga, a Bóg chętnie odpowie. Pan Jezus Chrystus powiedział: nikogo, kto do mnie przychodzi, nie odrzucę precz. I Ciebie też Pan Jezus nie odrzuci. Nie rób tego na widoku ludzkim, tylko w spokoju, jak będziesz sam, w Twoim sercu, wewnętrznie. Może będą Cię otaczali ludzie, ale nie muszą wiedzieć, że cokolwiek w tym czasie robisz. Musisz po prostu w Twoim sercu szczerze pomodlić się do Boga i porozmawiać z Bogiem, poprosić Go o życie wieczne, wyznać Mu Twoje grzechy, wyznać, że wiesz i wierzysz, że Jezus Chrystus umarł za wszystkie Twoje grzechy i że wiesz, że ta doskonała ofiara jest wystarczająca, bo tak obiecuje Pismo Święte. Dziękuję Państwu za uwagę. Z Bogiem.